Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, witam. Nowy rok szkolny, nowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje i na jakich zasadach? Rodzicom dzieci do 8 roku życia, dzieciom do 16 roku życia, jeżeli jest orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 roku życia, jeżeli jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym znacznym, ale też w innych przypadkach, nawet osobom, które opiekują się podopiecznymi do 24 roku życia, też w konkretnych sytuacjach. I mówimy tutaj o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Pamiętajmy, że to jest ten ponadstandardowy zasiłek, bo normalnie w roku kalendarzowym rodzicom przysługuje 60 dni takiej opieki, nie tylko dzieciom, nie tylko nad dziećmi do 8 roku życia, ale też nad dziećmi chorymi do 14 roku życia. Tyle, że tutaj mówimy o tym dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Rozporządzenie mówi, na razie określa ten czas na od 1 do 20 września. Analogiczna sytuacja była mniej więcej od połowy marca do 26 lipca, czyli od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce do 26 lipca rodzice mogli z dodatkowego zasiłku opiekuńczego korzystać, czyli wtedy, kiedy te placówki oświatowe były otwarte, funkcjonowały w mniejszym, większym zakresie. No i pamiętajmy, że ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli szkoła, żłobek, przedszkolny i inna placówka oświatowa, edukacyjna jest zamknięta, bądź ograniczyła swoje funkcjonowanie z powodu koronawirusa. Tutaj trzeba to jasno podkreślić. Czyli teraz, kiedy otworzyliśmy szkoły i dzieci uczęszczają do nich, uczą się stacjonarnie, na razie nie mogą rodzice korzystać z takiego wniosku, zasiłku. Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej podstawy. I pamiętajmy też, że rodzic może z takiego zasiłku korzystać, jeżeli drugi rodzic nie może zapewnić dziecku opieki, jeżeli nie może tej opieki zapewnić nawet niania, która jest zatrudniona przez rodziców na umowie uaktywniającej, czy opiekun dzienny. I tutaj jest różnica taka wobec poprzednich miesięcy, że między marcem a lipcem, a właściwie to się pojawiło później, w maju dopiero, gdy rodzice uznali, że mimo tego, że szkoła, przedszkole, żłobek funkcjonują, ale jeżeli rodzice uznali, że nie chcą jednak posłać swojego dziecka do tej placówki, mają obawy, to również mogli o ten zasiłek wystąpić. Teraz interpretacja, i to jest też głos z resortu odpowiedniego, z Ministerstwa Rodziny, teraz takiej sytuacji nie będzie. Takim głównym elementem, na podstawie którego rodzice będą mogli wystąpić, jest to, że szkoła będzie, czy placówka oświatowa będzie zamknięta, bądź będzie funkcjonowała w trybie hybrydowym, czyli część dzieci będzie mogła być w szkole, część dzieci będzie musiała być w domu, czy to będzie musiała się uczyć w sposób zdalny, to wtedy to jest podstawa, żeby taki zasiłek wystąpić. To jest spora zmiana dla rodziców, którzy właśnie z obawy nie wysyłali dziecka do szkoły. Teraz takie obawy na pewno też są, ale jednak rok szkolny się rozpoczął, dzieci wysyłamy do szkół. Z tego, co się orientuję, cała sfera oświatowa wystartowała od 1 września w trybie stacjonarnym. Było tylko kilka przypadków z tego, co mówił minister, gdzie jednak zdecydowano się na inny model. Ale nie ma takich podstaw systemowych, powiedziałbym, by rodzice mieli uzasadnienie, że muszą jednak ze swoim dzieckiem zostać w domu, bo placówka oświatowa nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Czyli na razie ten właściwie dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie używany, że tak powiem, ale jest taki bufor bezpieczeństwa i pamiętamy, że w razie W coś takiego jest. Ja myślę, że to się okaże w najbliższych kilkunastu dniach, czy w kilku tygodniach. Już dzisiaj, jadąc tutaj do studia, gdzieś słyszałem o szkole chociażby w Warszawie, w której było podejrzenie zakażenia pracownika, i tam ta szkoła rozważa pracę zdalną dla dzieci. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Pewnie po tych dopiero kilku dniach trudno mówić o takich rozwiązaniach. Do nas na razie nie wpływają te wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice, którzy będą występować o taki zasiłek, składają oświadczenie
No właśnie, jak zasiłku, składać, gdzie składać? Oświadczenie o wypłacie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, on zastępuje taki formularz standardowy ZUS-owski. To oświadczenie jest zaledwie dwustronicowe i tam pod koniec tej pierwszej strony mamy dwie kratki, czy rodzice, czy opiekun, który występuje o taki zasiłek, ma dwie kratki do odznaczenia. Pierwsza to to, że występuje o zasiłek z powodu zamknięcia, niefunkcjonowania placówki oświatowej, natomiast druga krateczka to jest z tytułu tego, że niania bądź opiekun dzienny nie są w stanie sprawować opieki nad dzieckiem, no i to jest podstawa do wypłaty zasiłku. Podkreślę, będzie jakaś weryfikacja, podkreślę, czy faktycznie szkoła jest zamknięta, czy podkreślę, też zajęcia? Jeśli mogę po raz wtóry, że oprócz tego, żeby wpisać swoje dane, to też istotne jest, żeby wpisać i jest tam na to miejsce swój numer telefonu, adres mailowy, żebyśmy mieli kontakt z takim rodzicem, bo to między marcem a lipcem okazało się wręcz zbawienne w wielu przypadkach, bo jeżeli czy to pracodawca, czy rodzic nie zapełnił formalności, mogliśmy szybko się skontaktować i pewne nieścisłości szybko wyjaśnić, ale też numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacony zasiłek, to istotne, żeby był pełny, właściwy, prawidłowy. Czy będą weryfikowane szkoły, że faktycznie są zamknięte, czy będą to państwo jakoś sprawdzać? Pamiętajmy, że to jest oświadczenie, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczywiście ma narzędzia i kompetencje i wręcz jest zobowiązany do tego, żeby takie rzeczy weryfikować. Pamiętajmy też, że jeżeli rodzic wypełnia taki wniosek, występuje o zasiłek opiekuńczy za konkretny okres, to owszem, może takie oświadczenie, jeżeli pracuje na etacie, złożyć u swojego pracodawcy, zleceniobiorcy, u zleceniodawcy, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą taki wniosek bezpośrednio wysłać do ZUS-u, mogą to też zrobić elektronicznie. Natomiast no, my taką sprawą zajmiemy się dopiero oczywiście po upływie okresu, o który rodzic wnioskuje w ramach zasiłku opiekuńczego. Natomiast wydajemy publiczne pieniądze i zawsze mamy narzędzia do tego, żeby takie rzeczy weryfikować, ale nie chodzi o to, żeby teraz rodziców jakoś straszyć. Przecież nie jesteśmy instytucją opresyjną, tylko chcemy wręcz pomóc. Do kiedy mamy czas, żeby ewentualnie wniosek złożyć? No bo to jest edycja taka wrześniowa, bym powiedziała. No to zależy, to zależy oczywiście, za jaki okres rodzice będą wnioskować. Mhm. No, tak jak powiedziałem, możemy to zrobić już w trakcie tego okresu. Natomiast no, my będziemy rozpatrywać prawo do zasiłku opiekuńczego i wypłata będzie mogła być zrealizowana dopiero po jego upływie. To zależy, kiedy rodzice ten wniosek oczywiście złożą. Jaka to jest kwota? To jest, wylicza się to tak jak zasiłek chorobowy, czyli 80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście, jeżeli ten okres zatrudnienia jest krótszy, wynikający czy to z umowy o pracy, czy umowy zlecenie, no to będzie średnia z odpowiedniego okresu 80% podstawy wymiaru. Dobrze, zamykamy temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego, to teraz dodatek solidarnościowy, tutaj już kwota znana 1400 zł, ale składanie wniosków, termin na składanie wniosków zakończył się. Tak, od czerwca do końca sierpnia osoby, które straciły pracę po 15 marca tego roku bądź z powodu koronawirusa, pracę na etacie, bądź jeżeli ta umowa wygasła po tym czasie, mogły wystąpić o dodatek solidarnościowy. 1400 zł to kwota nieopodatkowana netto, wolna też od zajęć komorniczych i w województwie opolskim wpłynęło 3000 takich wniosków do nas w tym czasie. Skorzystało z tego, z tego tytułu wypłaciliśmy prawie 6000 tych świadczeń, czyli dodatku solidarnościowego na kwotę 6 900 000 zł. Całej Polsce takich wniosków wpłynęło 143 tysiące, to było 230 świadczeń i to było 308 milionów złotych. I ten wniosek o dodatek solidarnościowy też można było składać w formie, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. On miał symbol EDS.
I myślę, że ta operacja przebiegała sprawnie. My mieliśmy 7 dni na to, żeby taki dodatek solidarnościowy wypłacić. Działo się to już od końca czerwca i niemal każdego dnia roboczego na konta bankowe mieszkańców województwa opolskiego, którzy spełnili określone kryteria, warunki. Jeżeli oczywiście wniosek był poprawnie wypełniony, no to takie świadczenie wypłacaliśmy. A będzie tutaj kolejna edycja? Wiadomo coś? Wiemy? Na razie dodatek solidarnościowy obowiązywał do 31 sierpnia. Nie ma, chyba nie pojawiły się w przestrzeni publicznej takie pomysły, żeby taka forma wsparcia dla osób, które straciły pracę na etacie, miała miejsce jeszcze w przyszłości. Pamiętajmy, że jeszcze możemy, dopóki trwa stan epidemiczny, zabiegać o, czy wnioskować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o postojowe. To dla osób, które mają kłopoty, a były na umowach cywilnoprawnych, na umowach zlecenie, czy o dzieło, czy też prowadziły działalność gospodarczą. I prawie 30 tysięcy takich wniosków póki co do nas wpłynęło. Mhm. Wypłaciliśmy ponad 94 miliony złotych tutaj w samym województwie opolskim, więc nie odbieramy jakichś sygnałów większych czy takich wzmożonych o tym, by były mieszkańcy województwa opolskiego. Już teraz tych wniosków jest zdecydowanie mniej. To była taka marzec, kwiecień, maj, czerwiec, to były te miesiące, w których widzieliśmy, że rzeczywiście po zamknięciu wielu branż i wielu gałęzi gospodarki wielu osób się do nas zgłaszało, natomiast teraz już po takim otwarciu, po takim nabraniu oddechu, tych wniosków jest zdecydowanie mniej. No właśnie, teraz być może przedsiębiorcy, wyjaśniła im się też trochę sytuacja w swoich branżach, więc dlatego być może tych wniosków jest mniej. A w sprawie dodatku czy też zasiłku czekamy na rozporządzenia, jak będą, będziemy informować. Jeżeli oczywiście takie akty prawne się pojawią i ZUS będzie, tak jak do tej pory, tą instytucją, która będzie realizowała wypłatę tych świadczeń, to na pewno będziemy to robić tak jak do tej pory. I na pewno będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS, był dzisiaj z nami. Kłaniam Dziękuję, się. Dobrego dnia. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.